Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj przychodzę z historią zaplanowanego zabójstwa, które zostało zainspirowane książką Agaty Christie. Wszystko zaczyna się 23 października 1988 roku w niedzielę, kiedy to 41-letnia Peggy Carr pracowała na poranną zmianę w restauracji jako kelnerka. Była kobietą, można powiedzieć, na nowej drodze życia, ponieważ zaledwie 6 miesięcy wcześniej wzięła ślub. Jej wybrankiem został Perelin Carr, zwany Pajem, i tak też będę go nazywała. Po ślubie Peggy przeprowadziła się do Paja, który mieszkał na Florydzie w mieście Altura, w domu otoczonym drzewami pomarańczowymi. Dla obojga było to drugie małżeństwo, do którego wprowadzili po 2 dzieci z poprzednich związków i 1 wnuka. W sumie była 4 dzieci plus wnuk. Dzieci Paja to 18-letnia Tammy i 16-letni Travis, a dzieci Peggy to 17-letni Duane i starsza córka Jillina oraz 2-letnia wnuczka Julia, córka jej syna Alana, który zaciągnął się do wojska i stacjonował w tamtym czasie w bazie morskiej w Tennessee. I można pomyśleć, że 6-miesięczny związek małżeński to ciągle jeszcze nowożeńcy, jeszcze zakochani w sobie i pełni namiętności, ale niestety tak nie było w tym przypadku. Żar już zdążył opaść, a Peggy podejrzewała, że Pai ją zdradza. Jednak bardzo chciała, aby wszystko się ułożyło i aby ich rodzina, którą dopiero co założyli, wyszła na prostą. Więc tej niedzieli 23 października 1988 roku, kiedy rozpoczęła swoją poranną zmianę w restauracji, Peggy nie była w najlepszym momencie swojego życia. Przygnębiały ją problemy małżeńskie. A na domiar złego w ciągu dnia zaczęła czuć się bardzo źle. W pewnym momencie poczuła bardzo silny ból w klatce piersiowej, mocne pieczenie i ból w nogach oraz drętwienie rąk. Miała również problemy z oddychaniem. Kiedy do pracy przyjechała jej córka Jillina, która również w tej restauracji pracowała, było około południa i wtedy Peggy postanowiła zwolnić się z pracy tego dnia, wrócić wcześniej do domu i położyć się do łóżka, ponieważ dolegliwości nie ustępowały, a kobieta czuła się coraz gorzej. Kiedy po południu do domu wrócił Pai, który tego dnia wybrał się na polowanie, zastał swoją żonę leżącą na kanapie w salonie. Wyglądała i czuła się bardzo źle. Jednak Pai nie wezwał pogotowia. Zadzwonił po swoją siostrę Carolyn, która była pielęgniarką, a ta zjawiła się bardzo szybko. Zmierzyła Peggy ciśnienie, które było nieco podwyższone. Jednak ciągle jeszcze pogotowia nie wezwano, ponieważ Peggy nie chciała, mówiła, że to na pewno jakiś wirus i niedługo minie. Dopiero kiedy córka Peggy około 21 wróciła z pracy do domu i zobaczyła, w jak bardzo kiepskim stanie jest jej mama, że jej skóra jest trupio blada i że nie ma nawet siły, aby wstać i pójść do łazienki, zaczęła nalegać, aby zawieźć ją jak najszybciej do szpitala. Pai początkowo się opierał, nie chciał, mówił, że to na pewno tylko grypa, nie ma co panikować. Jednak w końcu Peggy Carr została przewieziona do szpitala, gdzie powiedziała, że czuje się, jakby całe jej ciało płonęło. Lekarze nie potrafili znaleźć przyczyny jej złego samopoczucia, a jeden z lekarzy zasugerował nawet, że jej objawy mogą mieć podłoże psychosomatyczne. Peggy przebywała w szpitalu 3 dni, podczas których jej stan się poprawił, kobieta poczuła się znacznie lepiej i wtedy wróciła do domu. Następnego dnia odwiedziła ich Carolyn, pielęgniarka, siostra Paja, i przyniosła ze sobą upieczonego kurczaka, którego rodzina zjadła na wspólnej kolacji popijanej Coca-Colą. Miło spędzony wieczór w gronie rodzinnym dobiegł końca, jednak jego następstwa odezwały się następnego dnia rano. 16-letni Travis, syn Paja, i 17-letni Duane, syn Peggy, poczuli się źle. Bolała ich głowa i mieli nudności. Początkowo wszyscy myśleli, że to najzwyklejszy pod słońcem kac, ponieważ poprzedniego wieczora po wspólnej kolacji chłopcy mieli wychodne, spotkali się ze znajomymi i trochę zabalowali, więc to ich złe samopoczucie nikogo nie zdziwiło. Natomiast wszyscy poczuli zaniepokojenie, kiedy chłopcy zaczęli uskarżać się na mrowienie i drętwienie nóg oraz uczucie pieczenia wewnątrz ich ciała, czyli zaczęli mieć takie same objawy, jakie niedawno miała Peggy. I na domiar złego, wszystkie niedawne symptomy powróciły również do Peggy i dodatkowo jeszcze pojawiły się u niej wrzody w ustach. Wszyscy natychmiast udali się do szpitala, ale tym razem pojechali do innej placówki i lekarz, który ich przyjął, dr Hostler, od razu zaczął podejrzewać zatrucie jakimiś metalami ciężkimi. Zapytał, czy rodzina nie była ostatnio narażona na wdychanie jakichś oparów, na przykład po przeprowadzonej dezynsekcji domu, czy czegokolwiek innego, co mogłoby spowodować zatrucie organizmu. Jednak Paj na wszystkie te pytania udzielił odpowiedzi negatywnej, bo nie przypominał sobie żadnej sytuacji, w której do takiego zatrucia mogłoby dojść. Doktor Hostler zlecił wykonanie badań na obecność ołowiu, rtęci i arsenu oraz talu. Tal jest bezbarwny, bezwonny, nie posiada smaku i jest silnie trujący. Kiedyś stosowano był jako składnik trutki na szczury, które padały po kilku dniach od jej spożycia. Jednak nawet martwe szczury stanowiły zagrożenie dla zwierząt domowych, ponieważ tal pozostawał aktywny długo po śmierci gryzonia. I w końcu zabroniono stosowania talu. Doktor Hostler podczas swojej rezydentury zetknął się raz z pacjentem po zatruciu talu i jego symptomy były podobne do symptomów, jakie miała Peggy. A teraz doszedł jeszcze kolejny, typowy dla zatrucia talem, czyli wypadanie włosów. Peggy zaczęła tracić włosy. I podejrzenia doktora Hostlera okazały się słuszne. Badania na obecność talu zarówno u Peggy, jak i u Duane'a i Travisa wypadły pozytywnie. Cała trójka była zatruta talem. Badaniu poddano wszystkich członków rodziny Carr i u wszystkich stwierdzono w organizmie obecność talu, u wszystkich oprócz córki Paja, Tammy. Poziom talu w organizmie Peggy był bardzo wysoki, 20 000 razy większy od minimalnego dopuszczalnego poziomu. U Travisa, Duane'a i Paja, u których wynik również był pozytywny, był jednak na znacznie niższym poziomie. Przy łóżku Peggy była rodzina, mąż, rodzice, jej siostra Shirley, która przyleciała na Florydę z Alabamy, a kondycja kobiety z dnia na dzień się pogarszała. Peggy nie mogła już mówić. Porozumiewała się za pomocą języka migowego, którego używała od dziecka w domu, ponieważ jej rodzice byli niesłyszący. Miała problemy z oddychaniem, więc przewieziono ją na intensywną terapię i podłączono do respiratora. Była bardzo wrażliwa na dotyk. Po jakimś czasie całe jej ciało było sparaliżowane i mogła tylko delikatnie ściskać rękę swojej siostry. A w przeciągu tygodnia Peggy Carr zapadła w śpiączkę. Doktor Hostler był pewny, że do zatrucia nie mogło dojść przypadkiem. Tal nie jest substancją łatwo dostępną, którą wszyscy trzymają w domu, dlatego był przekonany, że to zatrucie to czyjeś celowe działanie. Poinformował o tym Paja, który wówczas na chwilę zamilkł, starając się przyswoić to, co usłyszał, po czym stwierdził, że to niemożliwe. Nie zna nikogo, kto nienawidziłby ich do tego stopnia, aby posunąć się do czegoś takiego. Policja, która oczywiście została natychmiast poinformowana o całym zajściu, przybyła do szpitala i zadawała jedno pytanie. Czy przypuszczają, kto mógłby to zrobić? Zapytali o to również Peggy, która wtedy jeszcze była przytomna, a ona ścisnęła rękę siostry w odpowiedzi, że nie ma pojęcia. A jej oczy wyrażały tylko jedno – ogromne przerażenie i pytanie dlaczego. Dlaczego ktoś chciałby wyrządzić coś tak nikczemnego i podłego jej rodzinie? Nie otrzymała odpowiedzi na to pytanie nigdy, ponieważ ze śpiączki nigdy się nie wybudziła. Lekarz nie dawał żadnych szans na poprawę stanu zdrowia pacjentki. Rodzina pogodziła się z tym, że Peggy już do nich nie wróci. I po 4 miesiącach od pierwszych symptomów zatrucia, jakie się u niej pojawiły, kobieta została odłączona od maszyny podtrzymującej funkcje życiowe. Peggy Carr zmarła 3 marca 1989 roku. Cała ta sytuacja oczywiście bardzo źle wpłynęła na rodzinę, którzy byli pogrążeni w ogromnym żalu, byli wstrząśnięci, przygnębieni, ale też przestraszeni i podejrzliwi. Najstarsze dzieci Peggy, Jillina i Alan, przypuszczali, że za tym wszystkim może stać ich przybrany ojciec, Pie Carr. A biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce na krótko przed pierwszymi objawami zatrucia u ich mamy, Pie był w ich oczach bardzo podejrzany. Jak wcześniej wspomniałam, Peggy i Pie byli świeżo po ślubie. Kiedy Peggy zachorowała, małżeństwem byli zaledwie od 6 miesięcy. Jednak w tak krótkim czasie doszło do pierwszego poważnego kryzysu w ich związku. Pie został wyśledzony i przyłapany na zdradzie ze swoją byłą dziewczyną. A wzbudził podejrzenie tym, że dziwnie często musiał pracować do późnych godzin wieczornych, pracował w kopalni fosforanów i Peggy nabrała podejrzeń, które się potwierdziły. Wówczas wyprowadziła się wraz z dziećmi i wnuczką z domu, zostawiając Pie'owi list, w którym napisała, że bardzo go kocha i że nie chciałaby, aby rodzina się rozpadła. No, tak się nie stało, ponieważ po kilku dniach para się pogodziła, Peggy z dziećmi wróciła do domu i rodzina znowu była w komplecie. Było to 20 października 1988 roku w czwartek, a w niedzielę 23 października Peggy zachorowała. Jillina pamiętała, że Pie ociągał się z zawiezieniem Peggy do szpitala, więc wydało się to dzieciom Peggy podejrzane i uważali, że Pie ma coś z tym wszystkim wspólnego. Ale nie tylko oni. Również były mąż Peggy, Larry Daley, uważał, że zrobił to Pie wraz ze swoją siostrą Carolyn. Larry był ojcem Duane'a i czuwał przy łóżku syna i widział wówczas Pie'a, który rozmawiając z policjantami dziwnie się zachowywał. Cały się trząsł. Był też świadkiem, jak Travis, syn Pie'a, stojąc wraz z nim i jego siostrą Carolyn, krzyknął do niego: Larry, pomóż mi, oni chcą mnie otruć. Okazało się, że Carolyn przyniosła jedzenie do szpitala, co w całej tej sytuacji wydało się Larry'emu bardzo dziwne. Poza tym Larry twierdził, że Peggy powiedziała mu o polisach na życie, które Pie wykupił. 80 000 na Peggy i po 60 000 na każdego z chłopców. Również dla policji Pie był pierwszym podejrzanym, szczególnie że w miejscu pracy Pie miał dostęp do różnych toksycznych substancji. Przypomnę, że pracował on w kopalni fosforanów. Do tego doszła historia ze zdradą, plus te polisy, także idealny podejrzany. Jednak bardzo szybko porzucono ten trop, ponieważ policjanci doszli do wniosku, że gdyby to był Pie, gdyby to on za tym stał, nie dopuściłby do zatrucia własnego dziecka i siebie przede wszystkim, ponieważ u niego również test na obecność talu wypadł pozytywnie i było to stężenie, które poważnie mogło zaszkodzić jakiejś mniejszej osobie, na przykład dziecku. Pie był wysokim i postawnym mężczyzną, więc ta dawka u niego spowodowała tylko niewielkie bóle. Natomiast gdyby nawet przyjąć taką hipotezę, że podtruł dzieci i siebie niewielką ilością tylko dla niepoznaki, to wydało się to policjantom mocno dyskusyjne. Nie ryzykowałby aż tak, wiedząc, jak silnie trująca jest to substancja. Poza tym Pie naprawdę cierpiał z powodu tego, co się stało i był przy Peggy cały czas, siedział przy łóżku i mówił do niej nawet wtedy, kiedy już nie odpowiadała. Więc z doświadczenia policjanci wiedzieli, że to nie jest zachowanie osoby, która tylko czeka na śmierć tej drugiej strony, aby zgarnąć kasę z ubezpieczenia. Wiedzieli, że odpowiedzi trzeba szukać gdzie indziej. Policja w pierwszej kolejności bardzo dokładnie przeszukała posiadłość Carrów pod kątem tego, co mogło zostać skażone w domu. Przetestowali wodę ze studni, jednak gdyby to ona stanowiła źródło zakażenia, to sąsiedzi również musieliby się zatruć, ponieważ także z tej studni wodę czerpali. Niemniej przebadano ją i test wyszedł negatywnie. Przetestowano także owoce z gaju pomarańczowego, który otaczał dom. Również wynik był negatywny. Przeczesano dom Carrów wszerz i wzdłuż, wysyłając kolejne przedmioty do laboratorium i wszystko bez rezultatu. Aż w końcu natrafiono na butelki po Coca-Coli. Za koszem na śmieci stał karton, w którym stało 8 szklanych butelek Coca-Coli. 3 były puste, 4 pełne, nieotwarte, a 1 miała zbitą szyjkę. Wszystkie butelki zostały wysłane do laboratorium. We wszystkich 4 pełnych, nieotwartych butelkach znajdował się tal w ilości między 0,5 a 1 gramem. 1 gram to wystarczająca ilość, aby zabić dorosłą osobę. W każdej z pustych butelek na ściankach również wykryto tal. Zaczęto zastanawiać się, czy jest możliwe, aby do skażenia doszło na linii produkcyjnej. Funkcjonariusze udali się w tym celu do zakładu Coca-Coli w Tampie na Florydzie, jednak te opcje bardzo szybko wykluczono. Po pierwsze, gdyby zatrute butelki wyszły z linii produkcyjnej, byłyby inne przypadki zatrucia, a takich nie było. Poza tym niemożliwe jest, aby akurat w jednym kartonie wszystkie butelki były skażone. Gdyby do skażenia doszło podczas produkcji, to zatrute butelki w sposób przypadkowy byłyby pakowane, bo byłyby wymieszane z tymi nieskażonymi i wówczas na karton trafiłaby się 1 trefna butelka. A w tym przypadku wszystkie butelki w kartonie były skażone. To wyglądało na zamierzone działanie. Ktoś w sposób świadomy chciał otruć rodzinę Carr. Na kapslach butelek z Coca-Coli znaleziono mikroskopijne zarysowania, widoczne tylko pod mikroskopem, które wskazywały na to, że ktoś te kapsle z butelek wcześniej usunął, dodał tal, po czym ponownie te butelki zamknął. Ślady manipulowania przy butelkach były niewidoczne dla ludzkiego oka, jak również płyn w środku nie uległ żadnemu odbarwieniu. Wyglądał jak zwykła Coca-Cola. Starano się ustalić, jak ten karton napoju znalazł się w domu, kto go kupił, jednak nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu Coca-Cola się pojawiła i tyle. Chociaż zazwyczaj kupowali Pepsi, a nie Colę, ale skoro była, to wypili. Zaczęli sobie teraz przypominać pewne fakty. Paj zrobił Peggy drinka, whisky z kolą, jeszcze przed jej pierwszymi symptomami. To była ta cola z tego kartonu. Kiedy Peggy wróciła ze szpitala za pierwszym razem, Carolyn nalała jej do szklanki Coca-Coli z tego kartonu. Również Duane'owi i Travisowi dała Coca-Coli z tego kartonu, więc wszyscy ją pili. Wszyscy oprócz Tammy, która wybierała do picia tylko napoje dietetyczne i w ten sposób uniknęła zatrucia talem. Policja wykluczyła kogokolwiek z rodziny jako podejrzanego i wiedzieli, że musi to być ktoś z zewnątrz, ktoś, kto działał z premedytacją, celowo zatruł kolę, a następnie wszedł do domu Carrów, kiedy nikogo nie było i podrzucił zatrute butelki z napojem. Paj twierdził, że nie mają żadnych wrogów. Nikt nie przychodził mu na myśl, kto mógłby ich nienawidzić aż do tego stopnia, żeby chcieć ich wszystkich otruć. Jednak policja naciskała, aby się dobrze zastanowili, poszukali w pamięci, może wydarzyło się coś dziwnego, na co nie zwrócili uwagi, puścili w niepamięć, a co może mogłoby nabrać innego znaczenia w tych okolicznościach. I rzeczywiście tak było. Był pewien list. W czerwcu 1988 roku, czyli 4 miesiące przed otruciem Peggy i całej rodziny, do Carrów przyszedł list o następującej treści. Ty i cała twoja tak zwana rodzina macie 2 tygodnie na to, aby wyprowadzić się z Florydy na zawsze. W przeciwnym razie wszyscy zginiecie. To nie jest żart. List zaadresowany był do Paja, a jego imię zostało napisane z błędem. Zamiast PYE napisano to imię jako PIE, czyli zamiast Y była litera I w imieniu. Paj potraktował ten list jako chory żart i dlatego też o nim szybko zapomniał. Jednak Peggy się wystraszyła i nakazała dzieciom, aby były ostrożne. Również policja ten list potraktowała bardzo poważnie. Był on potwierdzeniem ich teorii, że ktoś chciał pozbyć się tej rodziny. Trzeba było tylko ustalić, kto. Zaczęto przepytywać sąsiadów i w ten sposób trafiono do George'a Trepala i jego żony Diany, której panieńskie nazwisko brzmiało również Carr, jednak w żaden sposób nie była spokrewniona z rodziną Carrów. George był chemikiem, a Diana była lekarzem i byli to najbliżsi sąsiedzi Carrów. Byli małżeństwem bezdzietnym, oboje byli członkami Mensy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Zrzeszającego Osoby o Ilorazie Inteligencji kwalifikującym do górnych 2% populacji. Więc tak, George i Diana członkami stowarzyszenia Mensa byli, tam się zresztą poznali, a ich dom stał zaraz obok domu Carrów i rodziny nawet czerpały wodę z tej samej studni. Kiedy policja zapukała do drzwi George'a Trepala w celu standardowego przepytania, ten zachowywał się dosyć dziwnie. Wydawał się zdenerwowany, a jednocześnie zupełnie nie wykazywał jakiegokolwiek przejęcia tym, co się wydarzyło, ani też współczucia dla sąsiadów i tego, przez co przechodzą. Powiedział, że nie zna ich dobrze, co prawda mówią sobie cześć, ale to nie są ludzie jego pokroju, z którymi chciałby mieć cokolwiek bliżej wspólnego. I jego odpowiedzi na zadawane pytania zastanowiły policjantów. Szczególnie jedna. Kiedy policja zapytała George'a, czy podejrzewa może, kto chciałby skrzywdzić jego sąsiadów, ten odpowiedział, że najwidoczniej komuś bardzo zależało, aby Carrowie się wyprowadzili z tej okolicy. Ta odpowiedź George'a znacząco różniła się od odpowiedzi na to samo pytanie udzielonej przez innych sąsiadów, którzy zazwyczaj wówczas odpowiadali, że nie mają pojęcia, kto mógłby chcieć zabić ich sąsiadów i byli szczerze przerażeni wydarzeniami, do jakich doszło w ich sąsiedztwie. Ale George Trepal na przerażonego nie wyglądał, a jego odpowiedź na powyższe pytanie była zdecydowanie inna, sugerująca czyjąś chęć pozbycia się Carrów z okolicy. I coś, co najbardziej zwróciło uwagę policji, było to, że to, co powiedział George Trepal, pokrywało się z treścią anonimowego listu z pogróżkami, który otrzymał Pye, więc policja postanowiła przyjrzeć się bliżej George'owi Trepalowi i jego żonie oraz ich stosunkom z rodziną Carrów. I okazało się, że nie były one najlepsze, a konkretnie byli oni skonfliktowani, a te zatargi sięgały lata wstecz, jeszcze do czasów, kiedy Pye był ze swoją pierwszą żoną. Wspomina ona, że George i Diana od zawsze byli do nich uprzedzeni i okazywali im jawną wrogość oraz wyższość. Czuli się od nich lepsi. Kiedy po śmierci Peggy Pye sprzedał dom i rodzina Carrów się wyprowadziła, George Trepal swojemu nowemu sąsiadowi, którym był John Schaffer, powiedział, że jego poprzednicy, Carrowie, to byli wieśniacy z niewychowanymi dziećmi i że między nimi, Carrami i Trepalami była przepaść nie do pokonania. Więc nawet gdy Carrowie się wyprowadzili, ta nienawiść Trepala do nich nie zmalała ani o jotę, a poczucie wyższości George'a Trepala po prostu rozsadzało. I jak mówiłam, konflikt sięgał lata wstecz i spowodowany był tym, że George'owi i Dianie przeszkadzało wszystko. Normalne odgłosy ludzkiej aktywności w ciągu dnia, czyli słuchanie muzyki, zabawy dzieci, to, że jeżdżą na rowerach pod ich domem, szczekanie psa, no wszystko po prostu. Kiedyś któryś z chłopców naprawiał coś w garażu i puścił sobie radio czy jakąś kasetę z muzyką, to George zaraz się zjawił z żądaniem, aby wyłączył muzykę, bo on czyta książkę i mu to przeszkadza. A kiedy ten po jakimś czasie ponownie tę muzykę włączył, to George w złości odłączył im pompę ze studni. Dla George'a nieważne, co by rodzina Carrów nie robiła, zawsze było za głośno. Również pies za głośno szczekał. W ogóle, że szczekał, już samo to było niedopuszczalne. George rzucał w niego patykami, tupał, wygrażał. Dzieciom zresztą też. Zachowywał się jak furiat. I pewnego dnia pies w końcu przestał szczekać. To był młody, zdrowy pies, który nagle zachorował, zaczął tracić na wadze i w końcu umarł. Dziwna to była śmierć i Pye zawsze uważał, że ktoś im psa otruł, tylko nie wiedział, kto mógłby zrobić coś takiego. W marcu 1988 roku George Trepal doniósł na Carrów, że przebudowali garaż na pokój bez zezwolenia. Było to prawdą i Pye otrzymał pismo o naruszeniu zasad budowy. Nie wiem, czy pociągnęło to za sobą jakieś finansowe konsekwencje. W każdym razie ostatecznie Pye to pozwolenie uzyskał. Także tak wyglądały stosunki sąsiedzkie między Carrami i Trepalami. Teraz może powiem słówko o samym George'u Trepalu. Urodził się 23 stycznia 1949 roku w Nowym Jorku jako syn funkcjonariusza policji i nauczycielki. Od samego początku George był inny, a jego poziom inteligencji znacznie przewyższał ten poziom u jego rówieśników. W 1972 roku uzyskał dyplom psychologa, a jego drugim kierunkiem na studiach była chemia. No i ta wiedza była przydatna przy produkcji narkotyków, w którą się zaangażował. Również zażywał przez jakiś czas. W 1975 roku został aresztowany, oskarżony i skazany na 3 lata więzienia za prowadzenie dużego laboratorium metamfetaminy. Był głównym chemikiem i mózgiem tej operacji, tego dużego laboratorium metamfetaminy. Czyli trochę taki Walter White z Breaking Bad. A metoda, którą George Trepal stosował do gotowania metamfetaminy, wymagała użycia talu. Będąc jeszcze na studiach, Trepal podejrzewał, że jego koledzy wkradają się do jego pokoju w akademiku, gdy go tam nie ma, więc aby się zemścić, pokrył klamkę środkami halucynogennymi, które przenikają przez skórę. A kilka lat później podczas wyprawy ze swoim przyjacielem karmili autostopowiczów ciasteczkami nafaszerowanymi narkotykami, żeby zobaczyć ich reakcję. Więc tak, te wszystkie informacje, które policja zebrała na temat George'a Trepala, uczyniły go głównym podejrzanym. Teraz potrzebowali tylko dowodów. W tym celu policja rozpoczęła konspiracyjną akcję, która wymagała wprowadzenia tajnej agentki w przebraniu, która zbliży się do George'a Trepala. Akcja ta nosiła kryptonim Blady Koń. Nazwa ta nawiązywała do powieści Agaty Christie, Tajemnica Bladego Konia. George Trepal był miłośnikiem twórczości tej brytyjskiej pisarki kryminałów i miał w domu kolekcję jej książek, a właśnie Tajemnica Bladego Konia była tą książką, którą agentka zobaczyła u Trepala w domu leżącą na biurku. Jest to historia, w której tal odgrywa znaczącą rolę, dlatego ta tajna akcja policji przybrała taki właśnie kryptonim. George Trepal i jego żona Diana oboje byli miłośnikami historii kryminalnych do tego stopnia, że zaangażowali się w organizowanie weekendów z morderstwem dla lokalnego oddziału Mensy, do którego należeli. Zabawa polegała na tym, że członkowie klubu przebierali się i rozwiązywali sprawę inscenizowanego morderstwa. I właśnie w tej zabawie policja dostrzegła swoją szansę. Doświadczona detektyw Susan Goreck, używając przybranego nazwiska Sherry Guin, zgłosiła się do udziału w weekendzie z morderstwem, organizowanym w kwietniu 1989 roku, trochę ponad miesiąc od śmierci Peggy Carr. W ten sposób agentka Susan Goreck zbliżyła się do George'a Trepala. Jednak musiała być bardzo ostrożna. Miała męża, 2 dzieci, a wiedziała, że ma do czynienia z bardzo inteligentnym człowiekiem, prawdopodobnie mordercą, który, gdyby odkrył, że jest ona tajną agentką policji, mógłby stanowić dla niej zagrożenie i na przykład próbować ją otruć. Więc na pewno było to bardzo stresujące i niebezpieczne zadanie. 14 kwietnia 1989 roku Susan zjawiła się w hotelu, w którym organizowany był weekend z morderstwem, po uprzednim wysłaniu swojej kandydatury, którą George zaakceptował i wysłał jej zaproszenie na to wydarzenie. Tego dnia stanęła z George'em twarzą w twarz i coś, czego obawiała się najbardziej, to to, że zostanie przez niego rozpoznana jako policjantka biorąca udział w śledztwie dotyczącym rodziny Carrów. Mógł ją przecież widzieć gdzieś w okolicy. Na szczęście te obawy nie sprawdziły się. Susan nie dostrzegła żadnych oznak tego, że George ją rozpoznał, chociaż oczywiście nie mogła mieć 100-procentowej pewności. George wręczył jej stworzoną przez niego broszurkę na temat zabawy, w której Susan miała wziąć udział. W środku znajdowało się kilka scenariuszy morderstw, które uczestnicy mieli rozwiązać podczas tego weekendu. Jeden scenariusz dotyczył użycia trucizny i była w nim sugestia, aby zwrócić uwagę na sąsiadów, którzy mówią: „Nie lubimy cię, wynieś się stąd” albo... Przypomnijmy sobie teraz list z pogróżkami, który otrzymał Paj. Dla Susan było jasne, że to nie jest tylko zbieg okoliczności i bardzo uważnie obserwowała George'a, jak się zachowuje i co mówi, jednocześnie uważając na każde wypowiedziane przez siebie słowo. Podczas tego weekendu dowiedziała się, że George i Diana planują sprzedać swój dom, ponieważ chcą się przeprowadzić. Diana chciała przenieść swoją praktykę. a Susan z kolei powiedziała George'owi, że właśnie odeszła od męża, prawnika, fikcyjnego męża oczywiście, wymyślonego na potrzeby tej operacji. Powiedziała, że mieszkała z mężem w Houston w Teksasie, a po rozstaniu rozważa przeprowadzkę na Florydę na stałe. I tak od słowa do słowa George zaprosił Susan, aby przyszła obejrzeć ich dom, może akurat przypadnie jej do gustu. To była świetna okazja do przyjrzenia się z bliska miejscu zamieszkania George'a i być może zebraniu dowodów, które umożliwiłyby uzyskanie nakazu przeszukania. Także operacja Blady Koń była kontynuowana. W trakcie wizyty w domu George'a Susan odnotowała w garażu mnóstwo butelek i słoików, w których znajdowały się najprawdopodobniej różne chemikalia. George pokazał jej również mały ukryty korytarz, który wybudował w bibliotece, a na piętrze Susan zauważyła dziwnego manekina, który miał na sobie różnego rodzaju przedmioty służące do zniewalania i krępowania. George też opowiedział jej o sąsiadach, którzy bardzo działali mu na nerwy. Teraz już się wyprowadzili i najprawdopodobniej starali się sprzedać swój dom powyżej jego wartości. Jednak słowem nie wspomniał o śmierci Peggy i o tym, że ktoś próbował otruć całą rodzinę. Wręcz przeciwnie, mówił, że Altura jest bardzo spokojnym miejscem i nikt tutaj nawet nie zamyka drzwi. Więc tak, to co udało się przyuważyć Susan podczas oglądania domu, mogło wzbudzić podejrzenia i lekkie zaniepokojenie, jednak zdecydowanie było to niewystarczające do uzyskania nakazu przeszukania. Susan działała zatem dalej i cała ta operacja się przeciągnęła i trwała już 8 miesięcy. W tym czasie agentka dobrze poznała George'a, wiedziała, że gardzi on ludźmi o niższej inteligencji niż jego. Starała się utrzymywać z nim przyjacielskie stosunki, w cudzysłowie oczywiście. Często rozmawiali przez telefon, opowiadała mu o swoich problemach z mężem, prawnikiem, z którym się rozwodzi. Ten mąż prawnik też pojawił się nie przez przypadek, ponieważ Susan wiedziała, że George nie darzy prawników sympatią. Słyszała podczas tego weekendu z morderstwem, jak pogardliwie wypowiadał się o ludziach tej profesji, więc ten mąż prawnik pojawił się jako element całej tej gry. A George służył dobrymi radami dotyczącymi tego, jak poradzić sobie z uprzykrzającym życie mężem. Na przykład można go oskarżyć o molestowanie dzieci albo otruć na przykład. To był taki niewinny żarcik rzucony przez George'a. W trakcie trwania operacji Blady Koń Susan zebrała sporo dowodów, jednak wszystkie one były poszlakowe i nie były wystarczające do wszczęcia postępowania przeciwko George'owi. I w końcu nadszedł grudzień 1989 roku. Trepal wraz ze swoją żoną Dianą przeprowadzili się do Sebring na Florydzie, opuszczając tym samym swój dom w Altura. Ponieważ ciągle jeszcze nie udało im się tego domu sprzedać, George zaproponował naszej znajomej funkcjonariuszce Susan, aby zamieszkała w nim, płacąc im za wynajem. Agentka wprowadziła się do domu George'a Trepala 12 grudnia 1989 roku we wtorek, a wraz z nią w domu pojawili się technicy kryminalistyki, ponieważ teraz mogła ich tam wprowadzić bez nakazu sądu. Technicy rozpoczęli poszukiwania jakichkolwiek śladów talu. Trepalowie wyprowadzili się bez jakiegoś specjalnego sprzątania po sobie, więc w garażu znaleziono sporo fiolek i butelek po różnych chemikaliach, więc wszystkie one zostały wysłane do laboratorium w celu przebadania. Czekając na rezultat tych badań, Susan spotkała się z George'em w Sebring w jakiejś małej kafejce, aby go trochę przycisnąć, postawić go w takiej sytuacji, w której mógłby się czymś zdradzić. Powiedziała mu, że krótko po tym, jak wprowadziła się do domu, zapukało do niej dwóch policjantów. Opowiedzieli jej o tym, o czym George najwidoczniej zapomniał jej wspomnieć, a mianowicie, że jego sąsiedzi zostali otruci. No i ją to po prostu przeraziło. Na co George stwierdził, że owszem, była taka sytuacja, ale ona nie ma się czym przejmować, bo to była osobista wendeta. Skąd był tego taki pewien, skoro śledztwo nadal trwało? Susan przekazała mu również wizytówkę detektywa, mówiąc, że chciał on rozmawiać z nim, że go szukał. I George'a ta informacja wyraźnie zdenerwowała. A pod koniec spotkania zaprosił Susan do jego nowego domu, aby go zwiedziła, zobaczyła jak mieszka. Jednak Susan odmówiła, jakiś instynkt podpowiedział jej, że to nie byłby dobry pomysł. 4 kwietnia 1990 roku nadeszła informacja z laboratorium, na którą wszyscy czekali. W jednej z fiolek znalezionych w domu Trepala odkryto azotantalu-1, dokładnie taki sam związek, jakiego użyto do otrucia Peggy Carr i próby otrucia całej jej rodziny. I to był ten dowód, którego policja potrzebowała do aresztowania George'a Trepala. I doszło do tego zaraz następnego dnia, czyli 5 kwietnia 1990 roku w jego nowym domu w Sebring. Kiedy policjanci zjawili się po George'a, jego żona Diana nie chciała ich wpuścić. Krzyczała. Jednak George był bardzo spokojny i zapytał, czy może się ubrać, ponieważ policjanci zastali go tylko w damskich majtkach. Przeszukując dom George'a, policjanci znaleźli różne publikacje na temat trucizn zebrane w jednym segregatorze, a w jednej z nich był szczegółowy rozdział dotyczący talu. Odkryto również mały, sekretny i dźwiękoszczelny pokój bez okien, który znajdował się za tablicą z narzędziami. Było w nim sporo sprzętu erotycznego, służącego do zniewalania i torturowania, a centralnym jego punktem było łóżko wyposażone w kajdany. Był tam też system służący do podciągania i zawieszania ludzi. Gdy Susan Goreck zobaczyła ten pokój, oblał ją zimny pot, gdy uświadomiła sobie, że była do tego domu zapraszana. George podczas aresztowania był niewzruszony, zresztą pozostał takim przez cały proces. Kiedy agentka Susan Goreck w końcu ujawniła mu swoją prawdziwą tożsamość i to, kim jest, on tylko wzruszył ramionami i powiedział „A, okej” i się uśmiechnął. Nic go nie wzruszało. Proces rozpoczął się w styczniu 1991 roku. Prokuratura zaprezentowała dowody, jakie zebrała przeciwko George'owi. Był wśród nich ten segregator zatytułowany Ogólny Przewodnik po truciznach, w którym znajdowały się ksera różnych publikacji dotyczących trucizn, w tym talu. Na stronach tych było sporo odręcznych notatek napisanych przez Trepala dotyczących tego, jak pozbyć się sąsiadów. Na kartach tych było mnóstwo odcisków palców, wszystkie należały do George'a Trepala. W jego domu znaleziono również komplet jubilerskich wkrętaków, które zostały użyte do otwarcia butelek Coca-Coli. Świadczyły o tym mikroskopijne ślady na kapslach, które idealnie pasowały do jednego wkrętaka, którego brakowało w tym zestawie. Oczywiście głównym dowodem w sprawie była fiolka, w której wykryto azotantalu. Dr Richard Hostler, który leczył Peggy Carr, został wezwany na świadka i zeznał, że ofiara, zanim zapadła w śpiączkę, cierpiała niewyobrażalny ból. To było jak tortury. Obrońca George'a zwrócił uwagę na poszlakowy charakter dowodów oraz zadał pytanie, czy Diana, żona George'a, nie mogła równie łatwo skazić butelek po Coca-Coli. Twierdzenia obrony nie przekonały jednak ławy przysięgłych, która po trwającym 2 miesiące procesie werdykt ustaliła w przeciągu 6 godzin. Ogłoszono go 6 marca 1991 roku i George Trepal został uznany winnym jednego zarzutu zabójstwa pierwszego stopnia, 6 zarzutów usiłowania zabójstwa pierwszego stopnia, zarzutu zatrucia pokarmu lub wody w celu pozbawienia życia oraz manipulowania przy produkcie konsumenckim. Wyrok, jaki zapadł, to kara śmierci. I wyrok ten zapadł 3 dni po 2. rocznicy śmierci Peggy Carr. Duane, syn Peggy, który został całkowicie wyleczony, jest bardzo wdzięczny Susan Goreck za to, co zrobiła dla jego mamy i dla całej rodziny. Ryzykowała swoje życie i zdrowie, aby doprowadzić mordercę przed oblicze sądu. Swoją mamę Duane stracił jako 17-latek i bardzo tę śmierć przeżył. Swój ból i smutek wyrażał poprzez gniew i bunt. Wpadł w złe towarzystwo, miał kłopoty z prawem. Ale wyszedł na prostą, założył własną rodzinę. Jedyne, z czym nie może się pogodzić, to to, że jego syn nigdy nie pozna babci. Bo komuś przeszkadzała głośna muzyka i uznał to za dobry powód, aby zabić. Duane długo nie mógł uwierzyć, że to George, najbliższy sąsiad, jest odpowiedzialny za tragedię, jaka dotknęła jego rodzinę. Powiedział, że był to ktoś, komu on ufał jako dziecko. Nie zdawał sobie sprawy, do jakiego stopnia George Trepal gardził jego rodziną. Reszta rodziny Carrów, która została zatruta talem, również powróciła do pełni zdrowia. Wniosków o apelację było kilka. Adwokaci wskazywali na niewystarczającą linię obrony oskarżonego, wskazywali na fakt, że zatajono przed sędziami przysięgłymi możliwość popełnienia tego przestępstwa przez Paja Carra, ale przede wszystkim podważali wiarygodność badań wykonanych przez laboratorium kryminalistyczne FBI, wykazując nieprawidłowości w postępowaniu z dowodami w sprawie Trepala. I właśnie przede wszystkim ten aspekt spowodował tę serię odwołań, których rozpatrywanie trwało latami, ale każdy sąd doszedł do tego samego wniosku. Sędziowie potępili działania laboratorium i zdyskwalifikowali zeznania agenta FBI, ale stwierdzili, że niezależne badania tychże dowodów przedstawiły wyniki identyczne z ustaleniami FBI. Sędziowie zgodzili się, że nawet bez zeznań agenta istniały wystarczające dowody, aby skazać Trepala. I wszystkie apelacje zostały odrzucone, ostatnia w 2012 roku. George Trepal utrzymuje, że jest niewinny. Mieszka w swojej celi, w której jada posiłki, czas spędza głównie na czytaniu książek, może chodzić na plac ćwiczeń 2 razy w tygodniu na 3 godziny, jednak zazwyczaj odmawia pójścia. Może mieć w celi telewizor kupiony za własne pieniądze, jednak nie ma telewizji kablowej w więzieniu, więc czyta. I ubolewa nad tym, że w jego skrzydle jest bardzo niewiele osób, które są choćby na zbliżonym poziomie do jego poziomu wykształcenia i intelektu. W niewinność George'a wierzy jego przyjaciel Stuart Prince, który również do Mensy należy i tam też się poznali kilka lat przed śmiercią Peggy. Nie wierzy, że George mógł to zrobić. To nie ma sensu, powiedział. Po co miałby chcieć zamordować sąsiadów, skoro planował się wyprowadzić? Twierdzi też, że przemoc nie leży w naturze George'a. Diana rozwiodła się z George'em w 1996 roku. Zmarła 17 października 2018 roku w wieku 69 lat. George Trepal ma dzisiaj 75 lat, a w celi śmierci przebywa od lat 33. I to koniec tej historii, przerażającej historii człowieka, który z premedytacją otruł całą rodzinę, bo przeszkadzała mu głośna muzyka, bo szczekał pies, bo gardził ludźmi nie jego pokroju, jak się wyraził, bo czuł się lepszy, mądrzejszy, inteligentniejszy, a to dało mu poczucie bezkarności. Jednak, jak się okazało, nie był ani sprytniejszy, ani inteligentniejszy od kogokolwiek. To tylko ułuda. Niestety pozostawił po sobie ofiary. Rodzina Carr na własnej skórze odczuła efekt tej zżerającej George'a Trepala nienawiści, a największą tego ofiarą jest Peggy Carr. Zapalmy dziś światełko dla Peggy. I to tyle na dzisiaj. Jeśli możecie, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, pozdrawiam i mam nadzieję do usłyszenia.